Witam Cię, bracie i siostro, w kolejnym odcinku. Po prostu słuchaczu pogadanek. Następny, kolejny temat chciałem poświęcić temu, jak ludzie właśnie przekraczają Słowo Boże i czynią sobie wobec tego wymówki, że można, że to nie jest nic złego. Chciał kontynuować ten temat grzechu. Nie wiara w to, co powiedział, czy Bóg tak naprawdę powiedział. Nie wiara w Słowo Boże, tak? Bo to jest właśnie grzech, że Bóg coś mówi, a ty się pytasz, czy naprawdę tak powiedział? Tak? A i może jednak jest inaczej. No i szukasz sobie odpowiedzi w świecie. A jak szukasz w świecie, to wiemy, że cały świat jest poddany pod moc złego. Tak? Jezus był kuszony i szatan wziął go na górę, pokazał mu wszystkie królestwa i powiedział mu, że to wszystko należy do niego, bo jest mu dane. Tak? Więc jeżeli będziesz szukał odpowiedzi w świecie, to znajdziesz odpowiedź, ale taką raczej odpowiedź żmijową, która ani ci nie odpowie tak, ani nie, tylko ci pokaże jakieś kulturowe rzeczy albo coś w tym stylu. Czyli pokaże ci takie szatańskie rzeczy, nie? Żebyś tylko nie musiał czynić woli Boga, tak? No i tyle. I przestrzegam cię przed tym. I taką rzeczą jest zmienianie 10 przykazań, tak? Czyli wycięcie drugiego przykazania, że o tym, że nie można czynić żadnych posągów, żadnych rzeźb i robienie tego i prowadzenie ludzi po prostu w kierunku bałwochwalstwa i czczenia demonów, tak? Bo za każdą rzeźbą, za każdym jakimś posągiem najpiękniejszym, który nagle zaczyna płakać krwią, ludzie zaczynają do niego jeździć, zaczynają się te dziwne rzeczy. Przez to, że aniołowie dalej mogą, ci upadli oczywiście, mieszać w tym świecie. I mieszają. I to się dzieje na naszych oczach, tylko ludzie tego po prostu nie oglądają, nie patrzą na to, nie widzą tego, tak? Nie chcą tego widzieć, czy coś w tym stylu, nie? I nie znają Słowa Bożego i nie znają woli Boga, więc wchodzą w jakieś dziwne duchowości nie raz, nie dwa, tak? Bo to nie jest trudne. Jesteś chrześcijaninem, to może się wkraść taka jakieś dziwne duchowości, bo chrześcijaństwo jest przeniknięte różnymi też rzeczami, bo szatan nie uderza, czy zły, czy duchy upadłe, aniołowie nie uderzają tylko w ludzi, którzy są niewierzący, ale też wierzących i w ogóle. Ty nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan, Twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuje miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. To nie będziecie czynić przy mnie bogów ze srebra, ani bogów ze złota. Nie będziecie sobie czynić. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz układać na nim Twoje całopalenia i Twoje ofiary pojednawcze, Twoje owce i Twoje bydło na każdym miejscu, gdzie upamiętnię swoje imię. Przyjdę do Ciebie i będę Ci błogosławił. Nie czyń sobie rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, gdyż ja jestem Pan, Twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, okazuje miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz brał imienia Pana Twego Boga nadaremnie i tak dalej. I co? I Bóg nigdy tego nie zmienia, tak? Pamiętajcie, jak królowie na przykład, grzech Jeroboama, tak? Jeroboam był to król, który jak zostało podzielone królestwo na północ i na południowe i północne, tam gdzie była Samaria, tak, to on trzymał właśnie tą Samarię w królowanie i jego grzechem było to, że on nie chciał, żeby ludzie z tych terenów północnych chodzili do Jerozolimy, żeby czcić tam Boga,
bo się bał, że oni po prostu, że to wszystko się znowu połączy w jeden naród i on po prostu zostanie bez królestwa. Dlatego postawił im dwa cielce, które mieli czcić i mówił, że nie muszą już chodzić do Jerozolimy, tylko mogą czcić te cielce i będą czcić tego Boga, tak? Owszem, pamiętajcie, że właśnie to jest zawsze ta wymówka, że tu przez te cielce czcicie Boga, tak? Przez tych świętych czcicie i tak zawsze tego, to jest zawsze to samo. Zawsze to samo, nie dajcie sobie wmówić, oni zawsze ludzie będą tak wam mówić, że tu się modlimy do tego, ale tak naprawdę wszystko, całą chwałę oddajemy Ojcu, tak? Tu się modlimy przez tego, ale cała chwała idzie do Jezusa. To jest nieprawda, bo Bóg tego nie chce. Jak Bóg tak chciał, to byśmy to widzieli, ale Jeroboam został przez to, został właśnie przez to, on się bał tego, że tak, przez to, że ludzie nam będą chodzić, że zostanie mu odebrane królestwo, a przez to właśnie, że on wystawił te cielce, przez to zostało mu odebrane królestwo, tak? I to był grzech, który później się ciągnie za Izraelem przez cały czas. Nie tylko oczywiście za Samarią, bo Izrael też tym grzeszył. I zauważcie jedną rzecz, że zawsze jak przychodził dobry król, jest opisane w Księdze Królów, że przyszedł król, który był prawy przed Bogiem, to pierwsze co robił, jak zostawał królem, to niszczył wszystkie posągi, niszczył wszystkie rzeźby, wszystko równał z ziemią. No i tyle. I zawsze tak jest opisane. Nawet król Samarii przyszedł prawy przed Bogiem, których było mało, bo tam w Samarii jednak przeważali tacy królowie, którzy właśnie byli buntownikami, bardziej w Izraelu, ale zawsze jak przychodził ktoś prawy, to niszczył wszystkie posągi, wszystko, bo wiedział, że to prowadzi do czczenia demonów. A nie możesz czcić demonów i Boga jednocześnie. To w ogóle nie idzie, to jest niemożliwe, to nigdy nie idzie w parze. I jest takie wytłumaczenie, że w ogóle to jest dla mnie śmieszne, bo to jest akurat żadne wytłumaczenie, bo zawsze to są po prostu wytłumaczenia takie, żebyś ci tak naprawdę nic nie rozwiązują, nigdy nie są takie, że Bóg mówi, że no dobra, ale już możecie odtąd. Nie ma czegoś takiego. Bóg zawsze jak mówi prawo swoje, to mówi wprost, nie możecie, coś tam, jak w Księdze Powtórzonego Prawa, tak? Pamiętajcie zawsze, że tak, że Bóg działa w ten sposób i zawsze to znajdziecie w Słowie Bożym, że Bóg działa jawnie. Jak chce coś od ludzi, to im to mówi, tak? Mówi im, nie jedźcie z tego drzewa. On nie mówi, jedźcie ze wszystkich, ale zgadnijcie, z którego nie możecie. Ale z jednego nie możecie, ja wam nie powiem, z którego, tak? Albo możecie, nie możecie z tamtego jeść, ale jak zjecie, to coś tam. Nie, Bóg w ogóle tak nie działa. Bóg w Biblii jest zero-jedynkowy. To się ludziom nie podoba bardzo, tak? Ale jest. Zawsze jest zero-jedynkowy. Mówi, że nie możesz i zawsze działa jawnie. To podkreślam, bo jedna osoba nie działa jawnie i to całe Pismo Święte o tym mówi, że kto jest ojcem kłamstwa, kto jest ojcem tajemnic, to jest szatan. Jest ojcem właśnie takiej mowy, że nic ci nie wyjaśnia, takiej filozofii, że jak na przykład wszystko wytłumaczone, wszystkie rzeczy, które są w piśmie na przykład powiedziane wprost, to że się będę czepiał Kościoła katolickiego, to Kościół katolicki to tłumaczy przez taką... To jest taka mowa, że przeczytasz 50 stron i tak nic z tego nie zrozumiesz. I nie zrozumiesz, czy co oni chcą przez to powiedzieć, że tak, nie? Taka mowa dziwna. A Bóg zawsze mówi prosto. I dlatego chciałem przeczytać, że jest takie jedno wyjaśnienie, zawsze, i ktoś mi to już napisał, że Bóg pozwolił stworzyć cheruby, tak, w świątyni, tej przy Arce Przymierza, na Arce Przymierza i możemy rzeźbić. No to jest bzdura, nie? Zresztą Bóg mógł coś pozwolić zrobić, na przykład pozwolił węża na pustyni zrobić, tak? Ale to Bóg. Bóg zrobił to, żeby to był znak dla nas jakiś, co później opisuje Biblia, co ten znak miał pokazać, co to miało znaczyć, tak? Ale nie, że nagle przykazania są zmieniane, bo to jest nieprawda.
a cherubiny będą mieć skrzydła rozpostarte ku górze, zakrywając swymi skrzydłami przebłagalnie, ich twarze zaś będą zwrócone ku sobie. Twarze cherubinów będą zwrócone ku przebłagalni i położysz przebłagalnię na wierzchu arki, a w arkę włożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się z tobą spotykać z ponad przebłagalni, z pomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad arką świadectwa. Będę z tobą rozmawiać o wszystkim, co ci pokażę dla synów Izraela. No i dobrze, no i Bóg o tym mówi, że można, ale Bóg nigdy nie zmienia swojego przykazania, tego, że my nie możemy nic zrobić takiego bez Jego, bo tutaj Bóg powiedział po prostu, jak to ma wyglądać, jak i tyle. I nie, w ogóle nikomu nie przyszło do głowy, żeby to czcić, ani przed tym klękać, ani przed coś tam, tak? Tylko po prostu Bóg kazał to tak przygotować, tam włożyć prawo i tyle. I Bóg nigdy tego nie zmienił. I to nie zmienia w ogóle tego przykazania, że my nie możemy robić, bo to Bóg nam kazał zrobić, ale nie zmienił przykazań dla nas. Nie uczynisz tak Panu, swemu Bogu, gdyż wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, czynili swoim Bogom, nawet swoich synów i swoje córki palili w ognie dla swoich Bogów. Cokolwiek wam nakazuje, pilnie wypełniajcie, nic do tego nie dodasz, ani od tego nie ujmiesz. Jeśli powstanie pośród was prorok, albo ktoś, kto ma sny i ukaże ci znak lub cud, i stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmił i powie, pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz i służmy im, nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, który ma sny, gdyż Pan, wasz Bóg, doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie Pana swego Boga z całego swego serca i całą swoją duszą. Za Panem swoim Bogiem będziecie chodzić, Jego będziecie się bać, przestrzegać Jego przykazań i słuchać Jego głosu, będziecie Mu służyć i do Niego lgnąć. Iż dla Boga jest bardzo ważne posłuszeństwo i napisał ci, że nie dodasz nic do prawa, ani nie ujmiesz. Samo to wyciągnięcie jakiegoś przykazania to już w ogóle jest dla mnie ogólnie nie do pomyślenia. I też to posłuszeństwo dla Pana jest bardzo ważne i powinno być też, jeżeli masz, kochasz Boga, tak? To powinno być w Twoim sercu też dla Ciebie najważniejsze. I teraz Księga Samuela jeszcze. Lud natomiast wziął z łupu owce i woły, najlepsze z tego, co miał być zniszczone, aby je ofiarować Panu Twemu Bogu w Gilgal. Samuel odpowiedział, czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo, ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, a On także odrzucił Cię jako króla. Wtedy powiedział Saul do Samuela, zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz Pana i Twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem Jego głosu. Teraz jednak przebacz mi, proszę, mój grzech i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu. Lecz Samuel odpowiedział Saulowi, nie zawrócę z tobą, ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, a Pan odrzucił ciebie, abyś nie był już królem nad Izraelem, a gdy Samuel odwrócił się, aby odejść, Saul chwycił z kraju jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel powiedział mu, Pan oddarł ci dziś królestwo Izraela i dał je twemu bliźniemu lepszemu od ciebie. Saul, dostał słowo od Pana, żeby wszystko zniszczyć, ale on nie zniszczył tego, bo słuchał ludu, ale Pan mu odpowiedział, tak? Co jest ważniejsze? I tak samo to jest właśnie grzech. To jest moim zdaniem, to jest rdzeń grzechu, że Pan coś mówi, Bóg coś mówi w swoim słowie, mówiłem wcześniej, tak samo szatan zadał to pytanie Ewie, czy Bóg powiedział, tak? To, co ostatnio mówiłem. To jest dokładnie to samo, to się ciągnie cały czas. I grzechy, i te grzechy się powtarzają, są takie same. Nic się nie zmieniło od początku do dzisiaj. Nic się nie zmieniło. To są dalej te same grzechy. Bo aniołowie, upadli aniołowie, szatan zawsze działa tak samo. A ludzie, nie wiadomo dlaczego, zawsze się dają na to nabierać. Zawsze. I teraz tak. Jest takie tłumaczenie, że jedno, że Jezus się ukazał w postaci ludzkiej i że dlatego możemy robić Jego obrazy, robić Jego rzeźby. To tłumaczenie jest bardzo głupie, tak? I w ogóle go nie ma w Nowym Testamencie.
Jeżeli ktoś miałby zrobić pierwszą rzeźbę Jezusa, tak? No to ja bym obstawiał, że zrobią to apostołowie, tak? Bo go widzieli. Albo ci, co go widzieli, tak? Zmartwychwstałego. I oni to zrobią i będzie, i nie wiem, jakoś przekazują nam to, jak wyglądał. Ale oni nic takiego nie zrobili, bo oni mieli prawo Boże w sercu. Im nawet do myśli, w namyśl by nie przyszło, żeby coś takiego robić. No i tyle. A tutaj po iluś tam set latach jakaś kobieta dostaje jakieś objawienie, jak wyglądał Jezus, że Jezus jej się objawił, namalowała. I teraz tak, mamy milion obrazów Jezusa, na którym wygląda na każdym inaczej. Mamy tysiące rzeźb Maryi, na których wygląda na każdy inaczej, bo to nie jest Jezus ani ta Maryja, która jest w Słowie Bożym, tylko czcimy coś, co stoi za tym. Upadasz przed obrazem Maryi i czcisz jakiegoś demona, który jest za tym obrazem. Tak samo jak czcili Królową Niebios. To jest ten sam demon, który od zawsze jest. To jest Artemida, Efeska, Madonna, Królowa Nieba. Te same zresztą nazwy są przypisywane Maryi. I to nie jest, że tak powiem, przypadek. To nie jest przypadek czczenie tego samego czegoś. Bo Duch Święty nie działa przez jakieś rzeźby, przez płaczące obrazy. Po prostu. Nigdzie tego nie znajdziemy, nie? W Słowie Bożym. I chciałem jeszcze z Nowego Testamentu oczywiście przeczytać kilka fragmentów, które mówią, że to się w ogóle nie zmieniło. I Bóg nie cofnął swojego prawa takiego, że można teraz nagle robić rzeźby. I to jest bzdura, która ciągnie ludzi, takich zwierzących, po prostu na po prostu do bałwochwalstwa. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwość ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Wtedy Paweł stanął pośrodku Areopagu i powiedział: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście nadzwyczaj religijni. Przechodząc się bowiem i przypatrując z waszym świętością, znalazłem też ołtarz, na którym było napisane nieznanemu Bogu. Ja głoszę wam tego, którego nie znając czcicie. Bóg, który stworzył świat, wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką, ani nie jest czczony rękoma ludzkimi, tak jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystko, życie i oddech i wszystko. I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania. Żeby szukali Pana, czy go nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z was, z waszych poetów, i my bowiem jesteśmy z jego rodu. Będąc więc z rodu Boga, nie powinniście sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego. Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak okazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować. I chciałem jeszcze przeczytać, jak Paweł przychodzi do Efezu i co tam jest. Oczywiście tam jest czczona Artemida Efeska, której posąg miał być zrzucony z nieba. Diana, przepraszam. Artemida, Diana to są właśnie różne imiona. Bo pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał ze srebra świątyńki Diany, zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek. Zebrał ich i innych zajmujących się podobnym rzemiosłem i powiedział: mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji przekonał i odwiódł wielu ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy rękami ludzkimi są uczynieni. Należy więc obawiać się nie tylko tego, że nasze rzemiosło zostanie zlekceważone, ale też, że świątynia wielkiej bogini Diany, czczonej z całej Azji i w całym świecie, zostanie poczytana za nic i zostanie zniszczony jej majestat. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć: wielka jest Diana Efeska. I całe miasto napełniło się wrzawą, porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy podróży Pawła, jednomyślnie ruszyli do teatru. Paweł chciał wejść między lud, uczniowie mu nie pozwolili.
Również niektórzy dostojnicy Azji, będąc jego przyjaciółmi, posłali do niego prośbę, aby nie wszedł do teatru. Z tłumu wyciągnięto Aleksandra, który go Żydzi wysunęli do przodu. Aleksander dał znak ręką, bo chciał zdać sprawę ludowi. Gdy jednak poznali, że jest Żydem, rozległ się jednak jeden krzyk i wszyscy wołali przez około 2 godziny. Wielka jest Diana Efeska. Czy tak nie jest także dzisiaj, tak? Diana, Maryja, czczone posągi, miejsca kultu, na górach, tak? Na różnego rodzaju sprzedawane, no masa. Masa sprzedawanych obrazków, rzeźb, czegoś, co tak naprawdę nie wiemy, co to jest. Nigdy nie wie. I to jest naprawdę duże, moim zdaniem, zwiedzenie. I chciałem przed tym przestrzec. I chciałem przestrzec w ogóle przed jakimkolwiek wykraczaniem za to, co mówi Słowo Boże, bo to właśnie jest Słowo Boże. I Bóg mówi w swoim Słowie, że ani jedna kreska nie przeminie z Jego słów, z Jego prawa, tak? Ani jedna jota. Więc jeżeli kochasz Pana, jeżeli Słowo Boże jest dla Ciebie ważne, jeżeli chcesz iść za Nim, to niech Twoje pragnienie, niech Twoja wiedza Jego Słowa, o Jego Słowie wzrasta. Nie paraj się jakimiś filmikami, tak? Nie musisz mnie słuchać. Jeżeli przeczytasz Słowo Boże, to będziesz wiedział, bo każde słowo tu Cię dotknie, tu Cię przetnie, bo Słowo Boże jest dobre do czytania, dobre do nauczania. Ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które Cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i spożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Więc jeżeli Słowo Boże jest wystarczające do tego, żebyś był doskonały, aby człowiek Boży był doskonały, to cóż jeszcze musisz mieć? Nic. Musisz po prostu studiować Słowo Boże i sprawdzaj oczywiście wiele wyrazów, sprawdzaj w oryginale, bo tak naprawdę nasz język polski jest bardzo ubogi. Bardzo. W stosunku do na przykład do greki, do hebrajskiego. My mamy na przykład jedno słowo oznaczające miłość, a w Słowie Bożym są różne słowa, które oznaczają miłość, różną miłość. I to jest właśnie to, żeby sprawdzać i studiować Słowo Boże. Tak jak Słowo Boże mówi, studiować je, a nie tylko czytać. Bo część rzeczy możemy nie zrozumieć przez to właśnie, że są tłumaczone na język nasz, bardzo ubogi polski. A jak wejdziemy w hebrajski, w grecki, to nam to da pełniejsze poznanie. I bardzo Cię do tego zachęcam. Sprawdzaj, czytaj, módl się, proś Ducha, żeby Ci objawił, co jest tam napisane. I dziękuję Ci za dzisiaj i niech Cię Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Chwała Panu.